Turbo Kozak, grudzień 2014, stadion Górnika Zabrze. To ja, Turbo Kozak. Proszę Państwa, na początku chciałem przytoczyć SMS, jaki dostałem od dzisiejszego Turbo Kozaka chwilę przed nagraniem. Bartek, brakuje mi do dzisiejszego show dresu treningowego obcisłego koniecznie. Jest. Getry piłkarskie koniecznie białe. Jest. Są. I mięśnia dwugłowego uda rozmiar XL. Nie ma. Nie ma. Niestety, mieliśmy konwój, ale nie dojechał na czas. Był konwój, ale będziemy, dasz radę bez tego? Będziemy próbować, będzie oczywiście. Poszło. Ojej, Wojtek Czesny! W tym momencie zaliczyłem 3/16. Olera, jasna. Przepraszam, nie można używać takich słów. Nie wiem, czy idzie na prawą, ale znowu na prawą. Poszła trzecia. Czy będzie trzecia w ten sam? Będzie trzecia w ten sam! On to ma, on to ma! Nie słyszę oklasku. Strzelałem karnego na tamtą bramkę. Grając w Górniku Zabrze. Chyba to był ćwierćfinał Pucharu Polski. Graliśmy z Radzionkowem. Fantastyczne przeżycie, bo strzeliłem. Jedziemy. Znowu nie ma braw. To nie jest w ogóle dla mnie. Żeby nie było, Bartek, tak jak obiecałem. Na zmianę, lewa, prawa. Jedziemy. Tu może być pomyłka delikatna. Nie! Nie pomylił się. Odzyskałem skuteczność w wieku 37, prawie 38 lat. Krzyżak. Idzie krzyżak. Jak coś to robimy, dubla, pamiętaj. O! Nie mam pytań. Troszkę mnie ten, to właśnie ta dwójeczka, czwóreczka pociągnęła. Była prawa, była lewa, był krzyżak. Chyba uderzy z bani. Chyba nie, bo cię zawiąże, patrz. Dlatego. Gol? Poszło. Nie ma dwójek, a tutaj trzeba wziąć rozbieg. A ty kiedyś wolno strzelałeś? Śmiechu też nie słyszę, więc... Nie, no to jest strzał, to jest 25 metrów, strzał! Do kolejny! Tak bardzo się starałem. Muszę poprosić mikrofon. Nie można! Z lewej walimy, z lewej, nie? Z lewej, niech się dzieje co chce. Siła razy ramię. Kurde, trybuny do góry teraz! Nadbiega! No puść to! Nie mogłem, no w sam środek leciała. To jeszcze raz! Tak jest, dobra. Rożny z prawej, rożny z lewej. Problem jest w tym, że człowiek chce tak jak na boisku, mocno, dokładnie na głowę, to trzeba sposobikiem. Siedzi! I są też punkty! Czeka, proszę Państwa, będzie strzał z krzyżaka. Niektórzy nie tylko trafiają w poprzeczkę, piłka do nich wraca. To nie do mnie. Chyba że na siłę. Można i tak. No traktujemy w kategorii dowcipu świątecznego, oczywiście. Raz, o i wraca. Wraca i pozycja trzecia. Nie, druga, bo ten pierwszy to wiesz, pierwszy jest zawsze taki... Świąteczny. Takich, wie, żeby ludzie się pocieszyli troszkę, wie, Baszczu, żeby miał co, o czym opowiadać. Daleko? Bardzo.
Daleko, daleko. Bardzo. Musi się odbić za linią? Ale było. Znaczy po pierwsze musi wpaść do bramki. No to musi być taka bardziej... Widzisz, wszystko w jednym kierunku idzie. Ja cię kręcę. Trzy, dwa, jeden. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i w górę! Brawo! Brawo! Może dajmy oddech złapać najpierw. Nie, 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 w porządku jest, wszystko jest w porządku. Bartek, ja bym chciał skorzystać z okazji, zmienić koszulkę, bo mam kilka słów, których nigdy nie dane by było wypowiedzieć, a chciałbym wypowiedzieć je dzisiaj. Pozwolisz? Może tak agresywnie, ale niech będzie. Wesołych świąt dla wszystkich. Mam nadzieję, że to te życzenia moje spokojnych, przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt się wszystkim spełnią. Dziękuję za chwilę śmiechu, które pewnie będą towarzyszyć programowi w niedzielny wieczór. I specjalne te słowa ode mnie dla kibiców reprezentacji Polski, na których miałem przyjemność grać przez kilka dobrych lat. Nigdy nie miałem możliwości, żeby podziękować wam za doping, także szacunek, wszystkiego najlepszego. To poczekajcie! Sprint! Tak, pokazał!